pewno o wyniku końcowym zadecydowała ta czerwona kartka Karola Zycha. To jest sprawa już następna, dyskusyjna, czy akurat za to zdarzenie, jakie miało miejsce bodajże w 16 minucie, zawodnik musi dostać czerwoną kartkę. Tym bardziej, że to są młodzi zawodnicy uczący się piłki i chyba taka decyzja sędziego to chyba nie jest najlepszy moment wychowawczy w stosunku do młodego zawodnika, bo to był pojedynek jeden na jeden na wysokości 20 metrów. Jakby chcieli każdy sędzia w meczu dawać czerwoną kartkę za takie przewinienia, to chyba byśmy kończyli w zdekompletowanych zespołach. Uważam, że należy się naszej drużynie słowa uznania za w tak trudnych warunkach grając dziesiątkę, za determinację, wolę walki. Przez 90 minut starali się jak mogli. No, w tych meczach przeważają te drużyny nad nami przede wszystkim jakimś ogromnym doświadczeniem. Ta drużyna jest nową drużyną składającą się z zawodników juniorów, kiedy u przeciwników to jest najmłodszy zawodnik 92 rocznika, u nas jest najstarszy zawodnik 92 rocznika. Uważam, że się uczymy cały czas. Zawodnicy bardzo fajnie pracują. W meczach jest progresja. Szkoda, że nie w wynikach, bo trzeci mecz przegrany. Nie chciałbym, żeby to w jakiś sposób odzwierciedlało w ich pracy na przyszłość, ale wydaje mi się, że to będzie procentować w następnym okresie czasu. Niestety tak, musieliśmy gonić wynik, odkryliśmy się, chcieliśmy wszelką cenę wygrać, no i niestety dostaliśmy kontrę, a potem już się wszystko zepsuło. Myślę, że w następnym meczu będzie dużo lepiej. Mamy dużo młodych chłopaków, musimy się ogrywać, no i zawsze walczymy i chcemy odnosić zwycięstwa, nie tylko dostawać po łbie. Większość meczów mieliście w osłabieniu, kartka w 9 minucie. To też wpłynęło na wasz wynik? Znaczy, no na pewno, bo dużo ciężej się gra bez jednego zawodnika. Mimo to chcieliśmy wygrać ten mecz. No i myślę, że tak źle to do końcówki drugiej połowy źle nie wyglądało. No niestety stało się jak stało.